Puls Biznesu. Do słuchania. No dobrze, wracamy do Polski i sprawdzamy, jak ma się uczelnia do rynku pracy. Opowiada o tym Piotr Wielgomas, założyciel i prezes firmy doradztwa personalnego Bigram, rekrutującej menedżerów i specjalistów. Czy w dzisiejszych czasach uczelnia ma znaczenie? Oczywiście wyższe studia wciąż mają znaczenie i oczywiście ma również znaczenie, jaka to jest uczelnia. Tutaj przede wszystkim przedstawiamy jakby taki ranking porównujący, czy uczelnie polskie, czy uczelnie zagraniczne. Ja bym powiedział, że polskie uczelnie w okresie ostatnich 10 lat uczyniły ogromny postęp. To jest oczywiście dla zdecydowanej większości osób na rynku pracy wybór pierwszy. I to jest dobry wybór. Ale oczywiście świat też nie stoi w miejscu. I zawsze taką tradycją też było, że elity poszczególnych krajów, głównie też biznesowe, czasem polityczne, kształciły się na najlepszych uczelniach na świecie. I te uczelnie to nie tylko wiedza, ale też bardzo coś istotnego w dzisiejszym świecie, czyli taki networking, relacje z przyszłymi elitami międzynarodowymi w różnych krajach. Też wiedza najnowsza, najnowsze innowacje, więc to ma duże znaczenie. Pewnego rodzaju również snobizm związany z tym, że później jest się w klubie tych alumnów, tych najlepszych uczelni. Światowa czołówka od lat jest zresztą niezmienna, no bo jak patrzymy na USA, to są takie uczelnie jak Harvard, Yale czy Princeton. W Wielkiej Brytanii mamy oczywiście słynne Oxbridge, czy Oxford i Cambridge, jak również UCL, czy London Business School, znakomite uczelnie. W Francji jest chociażby Sorbona, czy INSEAD. Jest też w Europie słynne mediolańskie Bocconi, które od 100 lat działa. Jest to najlepsza uczelnia włoska i uczelnia też międzynarodowych elit. Są również świetne uczelnie holenderskie, w Rotterdamie, Amsterdamie czy Hadze. W Polsce oczywiście tutaj prym wiodą te kluczowe uczelnie publiczne, jak Uniwersytet Warszawski, Jagielloński, Poznański, ale też AGH, SGH oczywiście, z prywatnych na pewno Koźmińskie, z UPS. Także patrząc na to z tej perspektywy, wyższe wykształcenie ma duże znaczenie, bo rzeczywiście ono umożliwia nie tylko dostęp do najnowszej wiedzy i najnowszych metod nauczania, ale również właśnie zbudowanie relacji przez te 3 czy 5 lat, w zależności od tego, ile trwają studia, z osobami, które rzeczywiście są równie ambitne, rozwijają się i prawdopodobnie w tym społeczeństwie, gdzieś w tych naszych obszarach będą miały miejsce na tyle istotne, że dla nas być może ten network będzie kluczowy. A czy Pana zdaniem można nadrobić braki w wykształceniu? Czyli jest menedżer, który studiował na jakiejś uczelni, ale teraz się właśnie nagle obudził i stwierdził, że o rany, o wiele lepiej byłoby skończyć to czy to. Oczywiście, że tak. Zresztą ja jestem z tego pokolenia, które wchodziło na rynek pracy w latach 90. Tego pokolenia pierwszego polskiego sukcesu, można powiedzieć, kiedy studia kończyli wszyscy, którzy rzeczywiście gdzieś aspirowali do biznesu, ale kończyli studia bardzo różnorodne. Ja pracowałem z geografami, z geologami w biznesie i z inżynierami. To były osoby, które w bardzo praktyczny sposób, bardzo szybko nadrabiały te swoje braki. Wielu z nich kończyło później słynne MBA, czyli studia roczne czy dwuletnie, które przygotowują do pracy w biznesie. Czy też nadrabiało wszelkiego rodzaju kursami czy szkoleniami, bo to jest absolutnie możliwe. Można się uczyć praktyki, z praktyki można się uczyć na bazie kursów, ale absolutnie jest to zawsze możliwe. Również jeżeli dokonamy niewłaściwego wyboru, albo ten wybór się po prostu zmieni z biegiem czasu, bo ktoś może w szkole lubić biologię, pójść na biologię, później się okaże z czasem, że chciałbym skręcić w inną stronę i oczywiście to jest zawsze możliwe. Może skończyć drugi fakultet lub ewentualnie nadrabiać to w sposób praktyczny albo poprzez kursy. Pan ma taki dosyć duży przegląd menedżerów i specjalistów. A jak zazwyczaj przebiega edukacja tych polskich menedżerów? Najczęściej dzisiaj, tak jak to wygląda, to rzeczywiście te pokolenie, które w tej chwili wchodzi na rynek pracy, to są najczęściej absolwenci znakomitych uczelni, zarówno polskich, jak i tych międzynarodowych, o których mówiłem. Uczelnie międzynarodowe dają jeszcze coś, co jest oczywiste dzisiaj, czyli biegłą znajomość języka, najczęściej angielskiego lub jeszcze drugiego języka. Daje tu sporą przewagę. Poza tym, pracując w międzynarodowych firmach, jeżeli znamy ich kulturę, nie wiem, kulturę anglosaską, czy włoską, czy francuską, jest nam łatwiej odnaleźć się we współpracy z tymi krajami, z tymi rynkami i również szybciej awansować. Ale mamy przede wszystkim ogromne ilości absolwentów tych czołowych polskich uczelni, jak SGH, AGH, uniwersytetów publicznych, dużych. I to są najczęściej młodzi ludzie, którzy już rozpoczynają swoją karierę zawodową, jakby poprzez staże, karierę już na drugim, trzecim roku studiów. Są niezwykle aktywni też w projektach różnego rodzaju innowacyjnych. Ja bym tutaj chciał na przykład poświęcić minutę na przykład takiego projektu, który my prowadzimy od lat. To jest Enactus, to jest największy na świecie projekt przedsiębiorczości studenckiej.
który jest obecny na 1700 uczelniach na świecie. I to jest, co jest ciekawe, w Polsce jest na 16 uczelniach już. Studenci angażują się w tego typu projekty jak Enactus i tam akurat prowadzą projekty biznesowe, które ocenia biznesowe jury. Dzięki temu po pierwsze budują swoje praktyczne umiejętności, takie już biznesowe, prowadzenia projektów, analityczne i takie rzeczywiście związane z innowacyjnością, a jednocześnie nawiązują kontakty z biznesem. Dzięki temu jest im łatwiej do tego biznesu później trafić i są dla nich oczywiście znacznie ciekawszym nabytkiem potencjalnym niż osoby, które nigdy na stażach czy projektach biznesowych nie brały udziału. A wróćmy do podstawowego pytania, czyli czy lepsze są studia w Polsce czy za granicą? Może ma Pan jakąś opinię, że któreś uczelnie w Polsce są wyjątkowe i warto właśnie tutaj zostać? Jeżeli mówimy o biznesie, a to jest ten obszar, na którym się skupiamy, to oczywiście z uczelni prywatnych bardzo silną pozycję ma Koźmiński, też SWPS czy School of Form. Z drugiej strony cały czas liczy się, i to jest ścisła czołówka tych uczelni publicznych, SGH, chociażby czy AGH, czy te kluczowe uniwersytety jak warszawskie, gdańskie, poznańskie, o nich zresztą mówiłem. Tutaj należy przede wszystkim być aktywnym studentem, ponieważ to jest rzeczywiście coś, o czym warto powiedzieć. To nie jest tak, że to jest okres 3 czy 5 lat, w którym po prostu tylko studiujemy. To jest okres, w którym przede wszystkim powinniśmy się postarać o to, żeby ta wiedza była jak najbardziej praktyczna i najbardziej bliska temu, co będziemy w przyszłości robić. Czyli na przykład próbować dostać się na staże. Staże wakacyjne są bardzo popularne. Nie jest łatwo się dostać, szczególnie do tych najlepszych firm, ale to daje nam sporą przewagę. To trafiamy na miesiąc, 2, 3 czasem dłużej do firmy, w której rzeczywiście poznajemy pracę danego działu, poznajemy funkcjonowanie zespołu. Dzisiaj jest to oczywiście utrudnione, no bo mamy czasy koronawirusa, więc sporo firm zawiesiło staże, sporo uczelni w ogóle pracuje online, czyli jest to nauczanie wirtualne. Jakkolwiek w normalnych warunkach, które mam nadzieję, że wrócą za kilka miesięcy, staże będą miały kluczowe znaczenie, jak również uczestnictwo w takich projektach jak chociażby Enactus. I generalnie nasza aktywna postawa, tak wielu studentów angażuje się w startupy, w projekty biznesowe, w różnego rodzaju działalność wolontariatową, we wszelkie działania, również tak naprawdę aktywne działania w klubach sportowych, czy też inne pasje, mają znaczenie dla pracodawców, bo pokazują, że ta osoba jest wielowymiarowa, potrafi się zaangażować i potrafi osiągać cele, które sobie wyznacza. Wspominał Pan właśnie o tym zdalnym nauczaniu i właśnie o to chciałam spytać, bo skoro wiele uniwersytetów pracuje zdalnie, to czy spodziewa się Pan, że absolwenci będą mieli taką lukę w wiedzy? Bo powiedzmy sobie szczerze, jak się nie ma praktycznych zajęć, jak się nie spotyka z ludźmi, bardzo ciężko jest pracować i uczyć się. Pełna zgoda. Ja tutaj zakładam, że mamy do czynienia z sytuacją nadzwyczajną i w sumie jednak przejściową, dlatego że to samo odnosi się do świata pracy, szczególnie oczywiście tego świata pracy, który pracuje w biurach, no, na pewno nie obszaru przemysłu czy produkcji. Tutaj należy spojrzeć na to jako coś, co zostało wdrożone na zasadzie rygoru administracyjnego i z powodu właśnie pandemii. Także to nauczanie zdalne jest na pewno rozwiązanie, które powinno być uzupełnieniem, tak, uzupełnieniem normalnego nauczania, ale bardzo ciężko jest zorganizować na przykład warsztaty ze studentami, prezentacje bezpośrednie, kiedy się prezentuje przed grupą osób i ma się bezpośrednią interakcję z nimi. Też tak naprawdę zupełnie inaczej człowiek uczy się, jeżeli ma możliwość takiego czerpania, obserwowania też innych. Pojawiają się też takie elementy związane z pewną rywalizacją w zespole i pewnego rodzaju mobilizacją wzajemną. Także bardzo wiele z tych rzeczy jest trudne do osiągnięcia online. To jest oczywiście bardzo nowoczesna, innowacyjna metoda. Jest zresztą wiele możliwości i ten obszar się również rozwija, bo tworzą się jakieś tam hologramy, można obserwować wykłady rzeczywiście w sposób bardzo angażujący. Pojawia się grywalizacja, to też jest ciekawy trend, są ciekawe na rynku rozwiązania na tym polu, jest chociażby taka gra strategiczna Global Management Challenge, też Państwu polecam, szczególnie dla studentów bardzo ciekawa i to są też metody nauczania inne, innowacyjne, ale niewątpliwie tutaj ma swoje miejsce wciąż tradycyjna sala, wykłady czy ćwiczenia i jakby wspólne zajęcia z wykładowcami, praca warsztatowa, zespołowa, bo jednak praca zespołowa to właśnie to, co w przyszłości będzie nas czekać w firmach. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był pan Piotr Wielgomas, założyciel i prezes firmy doradztwa personalnego Bigram, która zajmuje się rekrutacją menedżerów i specjalistów. Dziękuję bardzo.